programie naszych prezenterów ubrał salon mody Wiedeur, mieszczący się w Tarnowie przy ulicy Urszulańskiej 3. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest pan Jacek Ładno, radny Rady Miejskiej w Tarnowie, Solidarna Polska. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Panie radny, spotykamy się troszeczkę też w takim aspekcie pokłosia odbywających się w zeszłym tygodniu nadzwyczajnych sesji Rady Miejskiej. Chciałam się dowiedzieć, jakie ustalenia, jakie informacje, czy dowiedzieliście się Państwo czegoś po spotkaniu z marszałkami, tego, czego oczekiwaliście? No nie do końca. Ja uważam, że oczywiście to spotkanie było bardzo oczekiwane i potrzebne. W końcu marszałkowie odpowiedzieli na szereg spraw, przedstawili dość obszernie ten problem, ale dalej mamy wątpliwości, przynajmniej ja, co do słuszności podjęcia decyzji zwrotu tak gigantycznej dotacji. Ja już też się wypowiadałem, że do czasu, kiedy radni nie otrzymają ekspertyzy prawnej, w której będzie dokładnie opisany powód zwrotu dotacji, konsekwencje ewentualnego niezwracania, to myśmy się nie powinni zgodzić, bo to by była nieodpowiedzialność i wręcz szkodliwa działalność dla Tarnowa. A gdy się okaże, że jednak trzeba będzie zwracać te pieniądze i z każdym dniem te odsetki będą coraz wyższe? No tak, ale to ktoś jednak musi przedstawić dowody w sprawie i to jednoznaczne. Muszą się pojawić jakieś wyroki, no, a nie tylko, że lepiej by było. No, bo to jest tylko interpretacja. W taki sposób was tylko marszałkowie przekonywali, że lepiej by było zapłacić? Tak, to no, są ich dowody i argumenty? Tak, bardzo na tym nie zależy, bo przecież to tylko miasto się pogrąża w większym jeszcze długu. Bo przecież 20 milionów, może 28, to tak przecież wydaje się mało? No, dla mnie to jest gigantyczna kwota i nawet w skali samorządu tarnowskiego ta kwota wywoła zamieszanie w naszych wydatkach, w życiu miasta. Nie wiem, czy każdy sobie z tego zdaje sprawę. Co będziemy musieli potem robić, żeby jakoś zrekompensować tą kwotę? Czyli tak naprawdę spotkanie, które tak bardzo zabiegaliście, nie miało żadnych efektów? Nie. No, miało sens, bo myśmy tego oczekiwali. Natomiast no, nie wyjaśniono tak de facto. Zbudowało to waszą wiedzę w jakiś wręcz, sposób? No, nie przekonano nas, że jest to taki przymus. I że tak się zdarzy i wielu z nas ma do tego wątpliwości. Drugi aspekt, który się pojawił, to no, Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że uchwała, zgodnie z którą ograniczono kompetencje pełniącym obowiązki prezydenta miasta Tarnowa, jest niezgodna z prawem. Wy dalej nie przyjmujecie tego do wiadomości. No, Regionalna Izba Obrachunkowa ma taki pogląd, ale przypomnę, że przecież ostateczny werdykt nie leży już po stronie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Gdyby radni nie mieli wątpliwości co do tego werdyktu, to by się z tą decyzją zgodzili. Natomiast można oczywiście znaleźć w internecie mnóstwo takich przykładów, kiedy Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałę radnych w podobnym kształcie uchylała, a Wojewódzki Sąd ją przywracał. Regionalna Izba ponownie zgłaszała do Naczelnego Sądu Administracyjnego i on też przyznawał rację. My mamy taki przykład, chcemy to zaprezentować jutro przed Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie i przedstawić też argumenty prawne, które świadczą o tym, że jednak taka interpretacja prawna, która była zaprezentowana przez RIO, niekoniecznie musi być jedyna. Można cóż to za azwrękawie w takim razie? Panie doktor, no, trzeba sobie prześledzić ustawę o samorządzie gminnym, trzeba sobie prześledzić ustawę o finansach publicznych i tam jest wyraźnie pokazane, jakie są kompetencje prezydenta, jakie są kompetencje rady. W naszej sytuacji uważamy, że trzeba się zgodzić z poglądem, że zmiany budżetu wprowadza inicjatywą uchwałodawczą prezydent, natomiast w trakcie tych zmian nigdzie nie pisze, że Rada jest totalnie ubezwłasnowolniona i nie może złożyć poprawki w trakcie właśnie procedowania tych zmian. I jeżeli składa te poprawki, to kolejne artykuły ustawy o finansach publicznych mówią, czego Radzie nie wolno, więc można zakładać, że tylko pisze o tym, co nie wolno, a inne rzeczy są dozwolone. Jeżeli radni nie powodują wzrostu deficytu budżetowego poprzez wkładane poprawki, to nikt im tego nie zabrania. I taka też była wykładnia Naczelnego Sądu Administracyjnego w wyrokach w podobnych sprawach. I czego się teraz spodziewacie, że uwzględni Regionalna Izba Obrachunkowa te argumenty, które przedstawicie? Rozsądni ludzie dyskutują. My chcemy zabrać ten głos i zaprezentować. Ja dzisiaj wysłałem mailem do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie stanowisko no, tych radnych, którzy myśleli inaczej niż Rio, którzy podtrzymują swoje stanowisko. Podparłem to oczywiście argumentami prawnymi i pokazałem, że absurdem wielkim by było to, że ustawa o samorządzie gminnym daje kompetencje wyłącznie Radzie do uchwalania budżetu, do zmian budżetu, ale tak de facto im tego nie wolno robić, bo wszystko musi przyjąć to, co prezentuje prezydent. No, a jeżeli Regionalna Izba Obrachunkowa nadal będzie przystawać przy swojej decyzji, to jaka jest dalsza procedura? Zobaczymy, ale dalej będzie może akurat uda nam się ich przekonać. Myślę, że taka bezpośrednia wizyta i rozmowa z Państwem kolegium da się jednak jakoś inaczej ukształtować ich przekonanie co do tych ich podjętych decyzji. Zresztą nie tylko my o tym myślimy, nie tylko sąd administracyjny, ale osoby, które zajmują się samorządem, powołujemy się na opinie wyrażone przez profesorów, którzy zajmują się prawem samorządowym w Polsce, w Uniwersytecie Jagiellońskim. Także to nie są tylko takie nasze jakby wymysły, tylko generalnie rzecz biorąc pogląd na ten temat jest szerszy i nie taki jednoznaczny, jakby chciała to widzieć Regionalna Izba Obrachunkowa. Wracając do budżetu, przed nami kolejna sesja Rady Miejskiej związana z przyznaniem absolutorium. Jak to będzie wyglądało? Ja mam sytuację czytelną, bo ja po prostu też nie głosowałem za tym budżetem. Ja wkładałem do budżetu na 2013 rok. No ale też sytuacja poprawki. Jest kuriozalna przy taką staną. No ale prawo nie zakłada takiego zamieszania, jakie to stanowisko się pojawiło po aresztowaniu prezydenta Ryszarda Ścigały. No, żadna ustawa nie pisze o takich szczegółach, bo to jest wielka rzadkość i trudno rozpatrywać takie, że tak powiem, przypadki. I dlatego udziela się absolutorium. Czyli będzie głosowanie w trybie takim normalnym, prawda, no, można by rzec. Jeżeli ktoś ma zastrzeżenia do pracy pana prezydenta, jeśli chodzi o wykonanie budżetu, o tego, jak dbało miasto, o finanse publiczne, o mienie. No opozycja jest teraz w sile, jak się wam wydaje, jak będzie przebiegało, jak będą kształtowały wyniki głosowania. Nasze, ja mam nadzieję, ja mówię teraz za siebie, ale podejrzewam, że moi koledzy i koleżanki też umieją pokazać, dlaczego nie poprą absolutorium. Dla mnie to trudno sobie wyobrazić, wytłumaczyć nawet mieszkańcom Tarnowa, że radni w ogóle nie widzą, co się w Tarnowie dzieje i tak jakie głosy bezkrytycznie ze strony Tarnowian się pojawiają. Akceptują, pokazują, że wszystko jest w porządku, że oby tak dalej i dają zielone światło tym, którzy tym miastem zarządzali, czyli jednemu, drugiemu prezydentowi. Wszystko jest dobrze. No właśnie, dobre, bo komu tak? to będziecie tak naprawdę przyznawać? Czy prezydentowi Ścigale, czy prezydentowi Jarosławskiemu? Jednemu i drugiemu w pewnym sensie. No przecież powiedzmy szczerze, że pan wiceprezydent Henryk Słomka-Narżański był umocowany prawnie. Miał upoważnienie prezydenta Ścigały do zarządzania majątkiem, do nadzoru nad inwestycjami miejskimi. Przecież on poważną część tego budżetu realizował jeszcze wtedy, kiedy prezydent Ścigała urzędował. Dobrze, cały czas mówi, że nie miał wiedzy, no to, był odsuwany od obowiązków kompetencji. Pozory. No to wiem, no każdy by się chciał odciąć tak, żeby go nikt nawet na ulicy nie zaczepił i spytał, do czegoście doprowadzili, tylko udaje, jak to się mówi, przysłowiowego Greka. No ale my nie pozwolimy na to, żeby o tym zapomnieć. To się nie da. Zresztą mi się wydaje, że po tych wszystkich wywiadach i donosach prasowych to już Tarnowianie umią sobie właściwie ocenić rolę jednego i drugiego prezydenta w mieście. Zanim rozpoczęliśmy program, rozmawialiśmy o tym, że otrzymaliście Państwo informację od prokuratury, że możecie skontaktować się z Ryszardem Ścigałą i zapytać go o te pytania, które chcieliście mu zadać jakiś czas temu odnośnie krakowskiej. To jest troszkę inaczej. Znaczy prokuratura na naszą kolejną prośbę przekazała nam informację, że nie widzi żadnych przeszkód w tym, żeby pan prezydent Ryszard Ścigała odpowiedział na pytania związane właśnie z tym przysłowiowym remontem ulicy Krakowskiej. Czyli tak teraz zależy to tylko od dobrej woli pana prezydenta. I to jest dowód na to, że pan prezydent Ścigała trochę unikał możliwości odpowiedzenia na to pytanie. To jego stanowisko było chyba za bardzo asekuracyjne. Czy będziecie ponawiać próbę, żeby się... No tak, no oczywiście, po to piszemy, żeby w końcu dojść do sedna sprawy. Te pytania, które zadaliśmy, powinny znaleźć odpowiedź. Ja się tylko obawiam, że prezydent Ścigała jednak nie będzie chciał na nie udzielić odpowiedzi. Dlaczego? Bo tak czy owak to jest dla niego niewygodne. A jednak stwierdził, że chciałby, jednak, że nie ma nic do ukrycia. Stwierdza tylko tak, bo żeby jakby
pokazać się w świetle jupilerów, że on nie ma nic do ukrycia. Natomiast jak obnażyliśmy to, że faktycznie nic mu nie grozi, to on jednak się do tego nie dostosuje. Może prowokacyjnie mówię, jak będzie słuchał tą naszą wypowiedź, to może tego jakoś nakłoni, żeby jednak się odważył odpowiedzieć na te pytania. To jest jakiś też jakaś okoliczność na to. Tak go troszkę prowokuję, bo myślę, że udaje chętnego do odpowiedzenia na pytania. Ja przypomnę, że to są takie pytania, w których jemu będzie bardzo niezręcznie odpowiedzieć. Bo albo się przyzna do winy, a jeżeli się nie przyzna, to też będzie ponosił winę, że się nie interesował tym, co się działo wokół urzędu na Krakowskiej, a miał kilkadziesiąt metrów do tej Krakowskiej. Mógł sobie nawet w czasie przerwy wyjść i zobaczyć, co się tutaj dzieje. Mowa o okolicznościach, to też pojawiły się nowe okoliczności afery łącznikowej, związane z aferą łącznikową. Zatrzymanie prezesa tarnowskiej firmy budowlanej, jak pan skomentuje? Widać, że w Tarnowie ta gangrena była bardzo daleko posunięta. To nie były przypadki odosobnione. To jest organizm już przeżarty różną korupcją. Ja się tylko dziwię, dlaczego tak długo prokuratura udowadnia winę, a ciągle nowi podejrzani pojawiają się w obszarze zainteresowania organów ścigania i właściwie nic poważnego z tego nie wynika. Powiem szczerze, jako radny, ale i mieszkaniec Tarnowa, że jesteśmy już zniesmaczeni taką sytuacją, taką niepewnością. Winny, niewinny, jest pół roku w areszcie i tak de facto dalej jest dylemat, czy zrobił to, o co go podejrzewają, czy nie, czy inni zrobili. Tak to wszystko jest rozmazane i nie wiem, czy prokuratura idzie na zmęczenie Tarnowian tym faktem, jakimś takim już przyzwyczajeniem się do tego, że tutaj tak bywa i to miasto ma takie skłonności. No ale też mówiliśmy o tym, że sprawa może przycichnąć i tak naprawdę Tarnowianie mogą pomyśleć, no skoro tak długo to trwa, to pewnie nie ma solidnych dowodów na to, że faktycznie miało to miejsce. Więc co? Takie wnioski ta rządząca ekipa może jeszcze uzyskać mandat zaufania w najbliższych wyborach samorządowych? Takie wnioski, jak mówi pani redaktor, może ktoś wyciągnąć, bo faktycznie, jeżeli kogoś się łapie za ręce, to są twarde dowody, to uważam, że śledztwo, które trwa, załóżmy pół roku, jest wystarczające, żeby sprawa znalazła się w sądzie. Natomiast takie jakieś ograniczenia wolności, nawet prezydent nie może się wypowiadać publicznie w tych sprawach, boi się nawet odpowiedzieć na to, o co nie jest oskarżony. Także to wszystko nie sprzyja wyjaśnieniu sprawy i w końcu wybory samorządowe się zbliżają. My się doczekamy finału tej sprawy przed wyborami. Myślę, po prostu podejrzewam, że nie. Że po prostu też ktoś zwleka, żeby nie doszło do finału, żeby się już wyraźnie oczyściły, a tak wielu jeszcze ma nadzieję, że prezydent Ścigała będzie startował w wyborach. Może to się wydaje kuriozalne dla innych, ale niektórzy mówią, tak, on będzie. Pan też tak uważa? On może, nie, no ja uważam, że absolutnie nie. No. To by była, że tak powiem, dla Tarnowa kolejna porażka, nawet taka wizualna na całą Polskę, że ktoś, komu się takie zarzuty stawia, ośmiela się startować. No ale gdyby został oczyszczony z tych zarzutów? No tak. Gdyby tak, to owszem, no, ale na razie tego nie zaszło. Nie zaszło. To jest, dla mnie to jest wielki skandal. Ja już się nieraz zresztą się wypowiadałem na ten temat, że oczekujemy od prokuratury zdecydowanie szybszych działań. Być może, że to jest niestandardowa sytuacja, jeżeli po tylu miesiącach pojawiają się w kręgu podejrzanych jakieś kolejne nowe twarze. Nie wiadomo, kto jeszcze się pojawi. Być może to jest powodem, że jeszcze tylu jest, że tak powiem, do zbadania, więc nie ma co kończyć tego śledztwa, ale no, kiedyś tą kropkę nad i trzeba postawić. To my ją właśnie teraz postawimy. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia. Dziękuję. Do widzenia. W programie naszych prezenterów ubrał salon Mody Wiedor, mieszczący się w Tarnowie przy ulicy Urszulańskiej 3.